Witam słuchaczy, audycja Gość Radia 5, a gościem Radia 5 jest dziś pan Adam Gorlo, kardiolog z Suwałk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a rozmawiamy z inicjatywy samego lekarza. Pan doktor przedstawił nam pewien problem. Pacjenci w obawie przed koronawirusem zaniedbują swoje zdrowie i ograniczają kontakty ze służbą zdrowia. W efekcie robią sobie więcej szkody niż pożytku. Tak pan przedstawił nam to w rozmowie niedawno, dlatego dziś się spotykamy telefonicznie w związku z obostrzeniami pandemicznymi i rozmawiamy przez telefon, jak na teleporadach. A pana doktora zdaniem to błąd, to bardziej szkodzi niż pomaga, prawda? Bardzo słabo pana redaktora słyszę, natomiast tak, chciałem zwrócić na to uwagę, to nie jest tylko moja opinia, ale opinia wielu lekarzy, że w okresie pandemii koronawirusa moim zdaniem zmarło wiele osób z braku chęci skorzystania właściwie ze służby zdrowia, aniżeli z samego koronawirusa, bo mieliśmy takie przypadki, kiedy 37-latek, który miał gorączkę, błędnie założył, że ma koronawirusa, nie wezwał pogotowia, leżał sobie w domu, się okazało, że miał zawał i w przebiegu tego zawału doszło do obrzęku płuc, następnie zapalenia płuc, niestety ta osoba nie żyje. W ciągu ostatnich 3 tygodni w zasadzie co tydzień wzywam pogotowie do gabinetu. 2 tygodnie temu był to 43-latek, który w zasadzie stracił przytomność w moim gabinecie. Miał masywną zatorowość płucną, powikłaną zatrzymaniem krążenia. Dopóki dałem radę z nim rozmawiać, stwierdził, że nie zadzwonił na pogotowie, bo pogotowie nie przyjeżdża, jak ktoś ma podejrzenie koronawirusa, a mu jest duszno, więc na pewno ma ten koronawirus. Oczywiście pogotowie przyjechało po niecałych 5 minutach bez żadnego problemu. W zeszłym tygodniu był pacjent z zawałem, z bólami w klatce piersiowej, który chodził z tymi bólami, używał dokładnie tych samych argumentów. Też karetka zabrała pacjenta do szpitala. Jedna tętnica była niedrożna, 2 pozostałe krytycznie zwężone, także ten pacjent żyje. Jak rozmawiam z kolegami w Polsce, takich przypadków jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i wynika... Problemy wynikają z tego, że pacjenci chcą się leczyć sami i błędnie zakładają, że mają infekcję koronawirusem, nie chcą zgłosić się do lekarza, bojąc się, że jeżeli koronawirus zostanie u nich zdiagnozowany, poniosą konsekwencje zawodowe, że trzeba będzie pójść na kwarantannę, bliscy też zostaną objęci kwarantanną. To wszystko rodzi błędne postępowanie. Panie doktorze, to co robić, jeśli pacjent z lekarzem pierwszego kontaktu może porozmawiać tylko telefonicznie, to nie wiem, jechać na SOR, no mi to się kojarzy z kolejkami, z długim czasem oczekiwania, wzywać karetkę, no każdy obawia się zarzutu, że ta karetka była wezwana bezpodstawnie. Są takie osoby, że przesadziliśmy z tą karetką. Co robić? Ale zadzwonić zawsze można, najwyżej ta karetka nie przyjedzie, ale zaznaczam, że jeżeli wskazania do tego będą, operator medyczny zazwyczaj jest to osoba doświadczona, potrafi zebrać wywiad odnośnie potencjalnej infekcji, objawów, szybko rozpoznaje, czy sytuacja jest poważna, czy reakcja pacjenta jest nadmierna. No sam to przetestowałem, bo wzywałem karetkę 3-krotnie podczas ostatnich bodajże 3 tygodni i to wszystko działa, tu się nic złego nie dzieje. Wchodzenie na SOR od taksowy, no oczywiście, że nie. Porady lekarzy rodzinnych, teleporady, no w zasadzie teleporada w zależności od tego, jaki system komputerowy ma lekarz rodzinny, jeżeli ma dokładnie sprofilowanego pacjenta, jest to w zasadzie pełnowartościowa porada medyczna. To w zależności, jaki system komputerowy w danej placówce jest. Także moim zdaniem nie ma problemu z dostępem do służby zdrowia, jest tylko problem powstaje wtedy, kiedy pacjenci próbują się leczyć sami. Co pana zdaniem jest teraz groźniejsze? Pandemia czy strach przed pandemią, w efekcie którego rezygnujemy z kontaktów z lekarzem? Strach, bez dwóch zdań. Epidemie były zawsze,
mniejsze, większe, jak poczytamy historię, przy tym zagęszczeniu ludności, przy tej szybkości przemieszczania się ludności po całym świecie. Na pewno to nie jest ostatnia pandemia, to nie jest najgroźniejszy wirus. Porówna się go chociażby do wirusa grypy, to statystycznie jest on dużo mniej niebezpieczny, natomiast dużo szybciej się rozprzestrzenia. Czyli ten strach jest groźniejszy, efekty tego strachu będą bardziej odczuwalne, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście musimy stosować się do zaleceń, jesteśmy bombardowani całym mnóstwem zaleceń, co jak należy zrobić, także w zasadzie każdy z nas, podejrzewam, że wie. Inną kwestią jest brak stosowania się do tych zaleceń. No takie mamy społeczeństwo, niestety. Natomiast no, powinniśmy tego wszyscy przestrzegać, ale żyć normalnie. Co poleciłby pan suwalczanom, słuchaczom, pacjentom jako lekarz w tym momencie? Kiedyś gorzej się poczują? Znaczy kwestia, co znaczy gorzej się poczują. Dla jednego będzie to wzrost ciśnienia do 145/90, a u drugiego będzie to ból w klatce piersiowej. W sytuacji, kiedy pacjent ma obawy co do swojego zdrowia, życia, proszę zadzwonić pod telefon alarmowy. Pan Adam Gorlo, kardiolog z Suwałk, był dziś gościem Radia 5. Bardzo poważny i ważny temat. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Artur Parafinowicz zadawał pytania. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.